A już po przerwie! Historia Mateusza, który roznosił jedzenie, ale dostarczył o jeden raz za dużo. A także historia Juriego, który tu w Anglii prowadzi europejski zakład pogrzebowy. Jak mówi Juri, czasy dla jego biznesu jeszcze nigdy nie były tak ciężkie. Cytując, czasem to nie ma co do trumny włożyć. Zapraszam po przerwie! Dobra, 10 minut przerwy. Kto idzie na fajka? Nie, dzięki. Kawę chcesz? O, no, dwie łyżeczki cukru. Spokojnie, Juri. Jeszcze się doczekasz klientów. Ile razy Borys gospodarkę do tej pory zamykał? Dwa razy? A nożykiem dziobie ją od marca. O, turystyka jeszcze coś zarabia. Hotelarstwo odnotowało w tym roku zysk? Ile zarabia ten stomatolog? Za moment Juri doczeka się sali samobójców. Jak tak dalej pójdzie, to ludzie do końca roku stracą ostatnie resztki. Resztki zatrudnienia i resztki pieniędzy. Zaraz do Juriego przyjadą ludzie, którzy latami budowali biznes, ale zamknięto im go, bo narodowy kaszel. Taki straszny! W Polsce chociaż jasno powiedzieli, że zamknięte biznesy to nie wina rządu, ale wina ludzi. Bo jak twoja firma nie funkcjonuje w obecnych warunkach, to znaczy, że pora założyć nową. Juri jeszcze się doczeka klientów. Przyjadą do niego pacjenci prosto z karetek, bo dzięki nowej marketingowej wersji grypy nie istnieje już diagnostyka nowotworowa, nie istnieje diagnostyka chorób serca, a nawet podstawowe leczenie już nie istnieje. Sam brytyjski sekretarz zdrowia powiedział, Matt Hancock, że dopóki nie ogarniemy COVID-a, to serwisy diagnostyczne nie zostaną wznowione. Co ty się tak wydzierasz? Nie wiem, bo stół jest upierdolony. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? No jakoś sobie nie przypominam, żeby ktoś kiedykolwiek pytał mnie o zdanie. Sąsiada spod 27 też nikt nie pytał o zdanie, no ale to jest Brytyjczyk, on się zgodzi na wszystko, na co nie musi pracować. Nie przypominam sobie wspólnej debaty na temat tego, co dalej robimy z krajem. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek pytał przedsiębiorców, co dalej robimy z ekonomią. Jedyne, co pamiętam, to premier mówiący co 3 miesiące, to jest pociąg. Skaczemy pod pociąg. A jak ktoś nie skacze pod pociąg, to pacyfikuje go policja. Jeszcze rok temu miałem taki głupi dylemat. Po co w Wielkiej Brytanii jest królowa, skoro mamy ustrój demokratyczny? A dzisiaj nie mam już takiego dylematu. Wielka Brytania 2020 doskonale pokazuje, że nie ma tu żadnej demokracji. A królowa jest po to, żeby co 10 lat wystąpić w telewizji i powiedzieć It's alright, you'll be fine. Jeśli lepiej przyjrzeć się całej mapie świata, to wszystkie kraje, które deklarują w swojej konstytucji demokrację, no niespecjalnie się popisały. A najbardziej lubię tych spontanicznie pokazujących się co chwilę celebrytów. O, złapałem wirusa. Słuchajcie, to gówno jest prawdziwe. Nie wychodźcie z domu. Mówi osoba zamieszkująca 2000 metrów kwadratowych. Do osoby wynajmującej zagrzybiałą kawalerkę na obścianym Tower Street. Zostańcie w domu. Całe brytyjskie radio trzeszczy, że żyjemy w bezprecedensowych czasach. Jest nam tak ciężko. Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Ale nikt nie wspomni, że łodzie różnią się modelem. Człowieku, ale ciszej tam, przerwa jest. Borka, twój lockdown nie działa. Dlaczego nie działa? No może dlatego, że wirus niespecjalnie dobrze przyjmuje do wiadomości. Gdzie i w jakich godzinach ma być, a gdzie i w jakich godzinach ma go nie być. Gdzie wolno mu przyjść, a gdzie mu przychodzić nie wolno. Efekty twojej walki z wirusem widać. Tylko nie takie, jakie byśmy chcieli. To chorych ludzi miało ubywać, a nie pieniędzy w gospodarce. Borka, nie trzeba kończyć psychologii, żeby w twoim zachowaniu dostrzec szaleństwo. Szaleństwo! Ktoś robi w kółko tą samą rzecz. Ale za każdym razem spodziewa się innych rezultatów. Borka, to już 9 miesięcy. Jakoś nie widzę w telewizji, aby edukowano ludzi, jak wzmacniać odporność. Obok informacji, ile osób zachorowało, nie widzę informacji, ile osób wyzdrowiało. Nie wiem, może źle przeglądam telewizor, ale coś nie widzę pozytywnych informacji. Zamiast tego widzę budowanie zapotrzebowania na szczepionkę. Zamiast powiedzieć ludziom, po co siedzą w domach, widzę coraz bardziej logiczne plany działania. Przeżółkłe paluszki, bierzemy kawałek karteczki i piszemy. Od czwartku zamykamy siłownię. Od piątku zamykamy kulturę. Od poniedziałku zamykamy całą branżę fitness. A potem baseny, kina i całą tą branżę beauty, której nigdy nie rozumiałem. A co zamkniemy za 2 tygodnie? Borka, jeśli zamykanie nie przynosi efektu i kaleczy ludzi, to nie jest to raczej sygnał, żeby zamykać dalej. Co robi Borka? Zamyka dalej. I będzie zamykał, aż skończą mu się branże do zamknięcia. Może idź od razu o krok do przodu i zamknij wszystkie sklepy spożywcze. Wyłącz stacje benzynowe i zatrzymaj transport. Ale byłby numer, nie? Gdyby się okazało, że ludzie na fabryce też mogą złapać wirusa. Albo że kierowca tira też może się zarazić. Ale by było, nie? Jeszcze by się okazało, że kierowca tira jest tak samo podatny na grypę jak fryzjer. Śmiało, śmiało, zamykaj, zamykaj. Ludzie z braku jedzenia nie umrą. Dzięki temu, że takich nastraszyłeś w marcu, mają jeszcze ze 20 paczek makaronu. Dodatkowe 15 dokupili teraz w październiku, kiedy nastraszyłeś ich po raz drugi. Swoją drogą, widząc puste półki w sklepach, łapie mnie wewnętrzna radość. Ludzie z kwadrylionem rolek papieru toaletowego w domach nawet nie wiedzą, że tworzą historię. Tą weselszą część historii. Jeśli tak miał wyglądać lockdown, no to brawo. Zareklamuj w 5 zdaniach maseczki.
Pierdol się! Nikt w telewizji nie wytłumaczy, po co ten cały cyrk z maseczkami? W sensie, że raz były potrzebne, potem nie były potrzebne, potem znowu były potrzebne, potem nie były... Nie wytłumaczy, bo nie wie! Borka nie umie logicznie wytłumaczyć, dlaczego zamknął kraj. Borka nie potrafił wcześniej odpowiedzieć ludziom, dlaczego lokale zamykają się o 21. Borka nie wie, że zmuszanie właścicieli do zamykania lokali o tak wczesnej porze to jak wbijanie im nożyczek w oko. Spoko, mają jeszcze drugie oko. Ale jak śmiesznie nie wyglądaliby z tymi nożyczkami. No chyba umrą. Chyba umrą. Po co ten cyrk z zakazem sprzedaży alkoholu? Po co ta farsa z zasłanianiem produktów drugiej potrzeby w Tesco? Tak, żeby ktoś idąc przez sklep nie mógł wziąć ich do koszyka. Chyba tylko po to, żeby przeciętny brytyjski Kowalski zobaczył, że rząd coś robi. Powiedzmy Kowalskiemu w telewizji, że rząd wprowadza obostrzenia. Po konsultacjach z ekspertami. Bezimiennymi ekspertami. Wiemy o nich tylko tyle, że są ekspertami. Tymi samymi ekspertami, którzy zamykają ławki na mieście, tak aby nie można było na nich usiąść. Tymi samymi ekspertami, którzy zamykają lasy, bo drzewa zarażają. Widzisz, Borka, w Polsce rząd przynajmniej tłumaczy ludziom, po co jest lockdown. Po to, żeby nie łazili po mieście i nie wydawali pieniędzy. Dzięki temu, że siedzą w domach, mniej wydają na kino, mniej wydają na jedzenie. Idą sobie z kuchni do dużego pokoju, zamiast popierdalać taksówką przez miasto. Dzięki temu, że nie wydają pieniędzy na głupoty. Śpią na fortunach. A przynajmniej takie tłumaczenie musi zadowalać wyborców Jarka. Ej, ale nie drzyj się tak. Podobno szczepionka już jest. Nie, no to super, brawo. Szczepionka na wirusa, rewelacja. Ktoś tu zapomniał, jak działają wirusy. COVID przez kolejny rok podpompuje na siłce. Do nazwy wrzuci sobie ultra. Dopisze sobie cyferkę. I tak dopasionego wieprza twoja szczepionka z 2021 za rok już nie zatrzyma. Borka, należą ci się brawa za przedłużenie furlo o kolejnych 5 miesięcy. Razem to już będzie rok. Furlo to taki brytyjski wynalazek. To taki stan zawieszenia, w którym pracodawca nie chce, abyś przychodził do pracy, bo go na ciebie nie stać. McDonalda odwiedza 40% mniej osób, więc połowa obsady skończyłaby na ulicy. Furlo to taki stan zawieszenia, gdzie ludzie zatrudnieni są jeszcze na papierku, a 80% pensji pobierają od rządu. Telewizja oczywiście nie mówi, kto za to furlo będzie musiał w przyszłości zapłacić. Telewizja oczywiście nie edukuje nas, dlaczego rząd postanowił wypłacać ludziom 80%, a nie 50%, a nie 100%. Przeciętne gospodarstwo domowe w Anglii zadłużone jest przynajmniej na 80% miesięcznego dochodu. 80% pensji przeciętny Kowalski miesięcznie oddaje na spłatę kredytu, na spłatę hipoteki, na spłatę 20 kart kredytowych, na spłatę samochodu. Rząd daje nam 80% dochodu, żebyśmy nie pogrążyli banku. Furlo przedłużono do końca marca 2021 roku. No coś mi mówi, że ten lockdown się szybko nie skończy. A nawet jak się skończy, to niespecjalnie wydaje mi się, żeby ktoś powiedział: wiecie co? Wracajmy do normalnego życia. Lockdown 2 jest po prostu starszym bratem lockdownu 3. I nie tak starszym bratem lockdownu 4. Borka, gospodarka nie będzie działała w warunkach, w których nic się nie robi. Furlo nie zatrzymuje żadnych miejsc pracy. Furlo tylko odracza nieuniknione. Zamiast od razu mieć 8 milionów bezrobotnych na ulicy, ty sobie ten proces rozłożyłeś na raty. Przyjechał do mnie ostatnio facet przyczyścić mi rury kanalizacyjne. Widzieliście poprzednie odcinki? Darujcie sobie głupie żarty. No i facet od rur kanalizacyjnych mówi: w sumie Brexit w tym roku to nie taki zły pomysł, bo gorszego dna już nie będzie. Gratulacje, Borka, za twór o nazwie Nauczanie Zdalne. I ja się pytam, po co nadal istnieje zawód nauczyciela, skoro cały ciężar edukowania dziecka spadł na pracującego w fabryce rodzica? Pomijam nawet fakt, że dzieci siedzące w domu nie nauczą się z iPadów, jak budować relacje z innymi. Chociaż w sumie może to i lepiej. W czasach, kiedy odprowadzałem córkę do szkoły, widziałem dzieci, które na pełnej kurwie wbiegały w słup. To może już lepiej nie siedzą w domu. Borka, może czas przyznać się do błędu. W Wietnamie w kwietniu, jakimś cudem, wszystkie restauracje były otwarte. W Tajwanie nigdy nie wyłączono imprez stadionowych. Tak na dobrą sprawę, Tajwan nigdy nie miał lockdownu. W Wielkiej Brytanii już 7 miesiąc słyszę: wiemy, co robimy, ale jesteśmy w krytycznym punkcie. Ksiądz na religii powiedział mi kiedyś dwie mądre rzeczy. Inteligentną osobę poznasz po tym, jak się śmieje. A druga: nie mów mamie. Nieważne. Trafił nam się rząd, który uważa, że pozamykanie ludzi w domach rozwiąże problem. Trafił nam się rząd, który nie patrzy na inne kraje i nie zadaje sobie głupiego pytania. Skoro im się udaje, a nam nie, to może zapytamy ich, jak to się robi. Trafił nam się rząd, który nie wytłumaczy nam, po co jest lockdown. Ślepe kopiowanie innych krajów i zamykanie ludzi w domach to odpowiedź na wszystko. Pytanie, Borka, na ile ludziom pozamykanym w domach starczy cierpliwości? Dożyliśmy czasów, które widzieliśmy na filmach science fiction. Życie zrobiło się nielegalne. Biznes szedł do podziemia. Trzeba mieć dzisiaj jaja, żeby mieć siłownię. Zarejestrowano jako siłownię. Pojawił się klan podziemnych fryzjerów, gang szemranych tatuażystów, zgromadzenie lewych makijażystek. Boryc zdaje się nie widzieć, że codziennie ktoś protestuje. Swoje prawa chcieli odzyskać przedsiębiorcy. Potem prawa chciała odzyskać branża cateringowa. Branża fitness. Gastronomia. Kwiaty i znicze się nie sprzeda... No nie, to w Polsce. Nieważne. Wymień jedną branżę, której udało ci się nie wkurwić. I osobiście czekam na strajk kierowców ciężarówek oraz strajk pracowników fabryk. Ostatnich dwóch grup zawodowych
tych, których wirus nie tyka. Będzie ubaw, jak w sklepach naprawdę zabraknie jedzenia. A na stacjach benzynowych paliwa. Jakim cudem można poważnie traktować premiera, który w czwartek wygłasza orędzie: musimy działać natychmiast. I zaczyna działać natychmiast. 7 dni później. Zróbmy z Borysa lekarza. Pacjent krwawi. Zszyjmy go natychmiast. Za tydzień. Odchudzę Wielką Brytanię, bo ludzie są stanowczo za grubi. Zamknę siłownię, ale zostawię otwarte takeaway. Tak, żeby nawpierdalali się w domu. Jak poważnie traktować kraj, w którym największą popularnością cieszą się portale internetowe, wymyślające wymówki, jak bezpiecznie opuścić dom i nie dać się złapać przez policję. Cytując za stroną: panie władzo, robiłem tylko zakupy dla przyjaciela. Panie władzo, ja musiałem szybko naprawić kran. Jamnik umierał mi z głodu, musiałem działać. Chyba każdy rząd wprowadzający lockdown doskonale liczył się z tym, że ludzie już nigdy więcej go nie wybiorą. Borka, może już czas pogodzić się z faktem, że marketingowa grypa jest wszędzie i prędzej czy później każdy weźmie ją na klatę. Zamykanie kin, teatrów czy ławek w parkach naprawdę nie pomoże bardziej niż ta sama maseczka noszona na buzi od kwietnia. Może pora pogodzić się z faktem, że zamykanie ludzi w domach nie rozwiąże wszystkiego. Oglądanie Netflixa i skakanie po zgliszczach gospodarki to nie jest odpowiedź. Przynajmniej o połowę spadła liczba Brytyjczyków, którzy wierzą, że rząd dobrze robi. Pozostała grupa osób straciła resztki wiary i cierpliwości. Kiedy kraj płynie w kierunku otchłani, Borka mówi, żeby przyspieszyć, bo tak mówią eksperci. Zdrowy rozsądek mówi, że jak przyspieszysz bardziej, to zmasakrujesz do końca ekonomię. Z zasadami demokracji też jakoś nie będzie tak do końca po drodze. Ale Borka niestrudzenie uważa, że płynięcie na pełnej kurwie w otchłań to jedyne wyjście. W związku z tym dostrzegam jedną, jedyną branżę, którą można by naprawdę objąć lockdownem. I jest nią miłościwie panujący nam rząd. Co, już? Pozostałych wiadomości. Na tle licznych sukcesów w walce z pandemią, polski rząd ma dodatkowy powód do radości. Do Polski nareszcie dotarły respiratory. I oba działają!